Rosja, kraj bezbrzeżnych przestrzeni i ogromnych bogactw naturalnych. Jest dziś światowym liderem w produkcji ropy naftowej, gazu, ma najbogatsze zasoby słodkiej wody, drewna, złota, platyny i diamentów. Ma jedną z najpotężniejszych armii świata, ale do tej pory nie zdołano tam uporać się z problemem sierot. W Rosji 650 tysięcy dzieci nie ma opieki. Około 120 tysięcy z nich mieszka w domach dziecka. Do tej pory co roku około 3000 sierot trafiało do rodzin za granicą. Niespodziewanie adopcja za granicę została wstrzymana. Osierocone dzieci stały się zakładnikami politycznych gier, korupcji i obojętności dorosłych. Państwowe dzieci. Film Olgi Arlauska, Nikity Tichonowa-Rau i Gajane Petrosian. Nie śpiesz się. Doskonale. Boże, tak, nie zbywaj, rabotaj. Rysuj starannie. Wasylisa, doskonale. Bardzo dobrze. Dzień dobry, paluszku. Teraz druga rączka. Zdrastuj, Paćik! Zdrastuj, Paćik! Ktoś, kto nie był wychowankiem domu dziecka, nie powinien wydawać o nich osądów. Zawsze będą fałszywe. Istnieje wiele sposobów, żeby sieroty czuły się tak jak inne dzieci. Nieszczęściem przebywania w domu dziecka nie jest złe traktowanie, tylko to, że dzieci nie są liczone jako istoty ludzkie. Aleksander Giezałow był wychowankiem domu dziecka i wie, jak tam się żyje z własnego doświadczenia. Jest jednym z nielicznych, którzy po opuszczeniu domu dziecka przetrwali, adaptowali się społecznie i zdobyli zawód. Za najważniejsze zadanie swego życia uważa niesienie pomocy takim jak on sam, sierotom wchłoniętym przez system. Proszę dzwonić, będę pod telefonem. Dziękuję. Państwo na każdego wychowanka domu dziecka przeznacza ponad 25 tysięcy rubli miesięcznie. Rocznie pobyt w domu dziecka kosztuje nawet 400-500 tysięcy rubli. Dziecko jest zakładnikiem tego systemu. System bezwzględnie wciska wychowanków w takie kolejne parametry i strefy, które wygodne są dla niego, a nie dla dziecka. System represjonuje wychowanków w ten sposób, że jeśli któryś z nich jest nietuzinkowy, aktywny i pozytywny, to ma z nim same kłopoty. Musiałby się dostosować, być lepszy, moralniejszy, odpowiedzialny itd. System takimi cechami nie dysponuje, a więc dostosowuje wychowanka do siebie. Ciebie podstrajuje pod to zdarzenie, które jest w systemie. Odstrzeliłeś.
W rzeczywistości fundusze przeznaczone na domy dziecka nie docierają do dzieci. Idą na wypłaty i różne inne wydatki. Domy dziecka to coś w rodzaju strefy ekonomicznej, z której trudno jest cokolwiek wyprowadzić. Dlatego wywala się na to ogromne pieniądze w sposób całkowicie nieefektywny. Weźmy na przykład rejon podmoskiewski. Na 45 domów dziecka wydaje się 3 miliardy rubli rocznie. To ogromne pieniądze. Pieniądze zepsuły Rosję. Pieniędzy jest dużo, a pożytku z nich mało. A dzieci są zakładnikami bezmyślnego, menadżerskiego podejścia. Dzieci to pieniądze, pieniądze to dzieci. Banał. Duży dom na kilkaset dzieci może być głównym pracodawcą w małej miejscowości. Innego miejsca pracy po prostu tam nie ma. Wszystko ustawione jest tak, że dyrektor domu dziecka jest zainteresowany tym, by w jego zakładzie było jak najwięcej wychowanków. Aleksander Kolesniczenko jest znanym dziennikarzem, adoptował chłopca z domu dziecka. Od kilku lat walczy z ułomnym systemem opieki nad sierotami. Im więcej dzieci, tym większe mają fundusze, tym większe kontrakty na wyżywienie i odzież. Jeśli dyrektor zacznie się starać, żeby do zakładu przychodziły małżeństwa, poznawały dzieci, stawały się rodzicami adopcyjnymi albo opiekunami, to naraża placówkę, którą kieruje, na likwidację, a cały zespół pracowniczy na utratę zatrudnienia. Kiedy nie będzie dzieci, pracownicy nie będą potrzebni. Meble, odzież, produkty spożywcze, materiały budowlane, wszystko to kupowane jest za pośrednictwem państwowego systemu zaopatrzenia. Prześledzenie, dokąd kierowane są środki finansowe, jest praktycznie niemożliwe. Zaangażowanych jest w to zbyt wiele zainteresowanych osób. Z 5 trylionów rubli, jakie państwo wydaje na te zakupy, 1 trylion wydawany jest niepotrzebnie, czyli mówiąc wprost, jest rozkradany. Wielu specjalistów uważa te szacunki i tak za zbyt optymistyczne. Tak to działa. Im większe kwoty wchodzą w grę, tym więcej można ukraść. To paradoksalne, ale wydaje się, że system domów dziecka stworzony został raczej dla dostawców niż dla sierot, którym często brakuje najpotrzebniejszych rzeczy, pampersów, środków czystości, ubrań, a czasami nawet jedzenia. Znane są skrajne przypadki w sposób oczywisty związane z szalejącą korupcją. Kiedy z rocznego bilansu domu dziecka wynika, że na utrzymanie jednego wychowanka wydaje się kilka tysięcy euro miesięcznie. Taka suma wystarczyłaby na zabranie tych dzieciaków wraz z całym personelem do 5-gwiazdkowego hotelu nad morzem, gdzie miałyby wbrud owoców i mogły nabrać sił. Rzecznik praw dziecka Paweł Astachow, podlegający bezpośrednio prezydentowi Władimirowi Putinowi, dostrzega niedoskonałości systemu tych placówek. Dla mnie ważne jest wsparcie współpracowników i rządu. Szanuję ich i chcę z nimi pracować. Odczuwam poparcie dzieci, którymi się zajmuję i którym staram się pomóc. System opieki nad sierotami jest jednak tak skostniały, że jego poprawa wykracza poza możliwości nawet wysokich rangą urzędników. Rozmawiałem z długoletnią kierowniczką domu dziecka. Pytam ją, ilu pani ma wychowanków? 81.
Pytam dalej. Ile dzieci w ubiegłym roku przekazaliście rodzicom zastępczym? Ani jednego. A dlaczego? Bo u mnie dzieciom jest lepiej. Ta kierowniczka zarządza przecież ogromnym przedsiębiorstwem. Ma na stanie 5 samochodów, 5 autobusów, 5 kierowców, 3 księgowych, 2 masażystów, gabinet lekarski. Coś wspaniałego. Po co ma oddawać dzieci, skoro finansowanie zależne jest od ich liczby? Na tym polega problem. W rezultacie administracja sierocińców jest zainteresowana, by w domach dziecka przebywało jak najwięcej wychowanków. Dzieci zatrzymywane są tam celowo i przekonuje się je, że nie warto mieć rodziny. Najgorsze jednak przyszło, kiedy zaostrzyły się stosunki między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. System opieki nad sierotami skorzystał na skandalu politycznym. Co stało się powodem pogorszenia i tak już napiętych stosunków między państwami? Pretekstem formalnym była śmierć rosyjskiego chłopca Dimy Jakowlewa, który zmarł w swojej amerykańskiej rodzinie zastępczej. Chłopiec zginął jeszcze w 2008 roku, ale wtedy na jego śmierć nikt nie zwrócił uwagi. Dopiero 4 lata później władze rosyjskie uchwaliły przepisy, które nazwały ustawą Dimy Jakowlewa. Rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał kontrowersyjną ustawę zabraniającą adopcji rosyjskich dzieci przez obywateli amerykańskich. Ustawę nazwano imieniem Dimy Jakowlewa. W rosyjskich środkach masowego przekazu 20 dzieci, które zmarły w amerykańskich rodzinach na przestrzeni ostatnich 20 lat, stało się symbolem męczenników, ofiar antyrosyjskiej polityki Stanów Zjednoczonych. Ustawa Dimy Jakowlewa zabraniała adopcji rosyjskich dzieci przez Amerykanów, ale nie tylko. Jaki był rzeczywisty powód wprowadzenia nowych przepisów? Akt nosi tytuł o sankcjach wobec osób naruszających podstawowe prawa człowieka obywateli Federacji Rosyjskiej. Prawa i swobody граждан Российской Федерации. Tu, w redakcji jednej z największych rosyjskich gazet, gdzie ze ścian patrzą na nas widma przeszłości, dziennikarz Aleksander Kolesniczenko próbuje dowiedzieć się, kto w rzeczywistości stoi za uchwaleniem tych przepisów. Przypomnieć, że ta ustawa była odpowiedzią na amerykański akt Magnickiego, który pewnym rosyjskim oficjelom zakazywał wjazdu do Stanów Zjednoczonych i groził konfiskatą pieniędzy złożonych w amerykańskich bankach oraz willi i mieszkań gdzieś na słonecznej Florydzie. Dobra, wydajmy podobne prawo. A jako wisienkę na torcie uchwalimy zakaz adopcji. Niestety ustawa stwierdza, że taki sam zakaz adopcji zostanie wprowadzony również wobec innych państw, jeśli te wobec naszych oficjeli podejmą podobne kroki. Zabronią wjazdu, zaczną odbierać wille i blokować konta bankowe. I to niezależnie od tego, jak w tych krajach traktuje się adoptowane dzieci z Rosji. Nazywając rzeczy po imieniu, dzieci, które potencjalnie mogłyby znaleźć rodzinę w Niemczech, Francji czy Włoszech, stały się zakładnikami państwa. Tradycyjnie od czasów radzieckich, kiedy myślenie inaczej niż większość uważano za coś niepatriotycznego, wszystkie szczere rozmowy o polityce nadal prowadzone są w kuchni. Również Aleksander w kuchni rozmawia z żoną o trudnych problemach. Te dwa tematy nie powinny mieć ze sobą niczego wspólnego. Sprawy ustawy Magnickiego, praw człowieka i adopcji zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i do Europy powinny być rozpatrywane niezależnie. Jeśli chciano wstrzymać adopcję do Stanów Zjednoczonych, to można było to wprowadzić w sposób bardziej cywilizowany. Powinno się pozwolić na zakończenie procesu adopcji tym, którzy już go rozpoczęli. Dzieci, które siadały na kolanach swoich potencjalnych rodziców, powtórnie stały się sierotami. Jak można było tak zrobić?
Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, to nikt nie potrafi mu pomóc poza rodziną. Ma wytyczoną jedną drogę z sierocińca dla niemowląt poprzez dom dziecka do specjalnego zakładu opiekuńczego dla dorosłych. Adoptowany syn Aleksandra, Timur, nie pamięta biologicznej matki. Aleksander i Julia zabrali go z sierocińca, kiedy był niemowlęciem. Teraz ma rodziców, dziadków, starszą siostrę Polinę i prawdziwe dzieciństwo. Pamiętasz, z jakiego brzuszka się urodziłeś? Timosza, z jakiego brzuszka się urodziłeś? Pani, nieznajomej. Nieuznakomej. Tak, z brzuszka nieznajomej pani. I co było dalej? Przyszłaś i powiedziałaś, to mój chłopczyk. Tak, powiedziałam, to mój chłopczyk. Tak go szukałam. Co było dalej? I zabrałaś mnie do siebie. Kiedy rozpoczęto pracę nad projektem ustawy, byłam w szoku ze względu na jej nazwę i cynizm tego, co się działo. Poprosiłam Saszę, co ci szkodzi? Zapytaj jutro o to, co nie daje nam spać, o czym myślą i mówią wszyscy. Zadałem to pytanie. Panie prezydencie, Aleksander Kolesniczenko, argumenty i fakty. Sam adoptowałem dziecko. Niezależnie od kontekstu polityki zagranicznej, uważam, że akty prawne, jakie wczoraj uchwaliła Duma, są skrajnie nieadekwatne i za przeproszeniem nieludzkie. Ci, którzy je uchwalili, uważają, że mamy dość środków, by opiekować się naszymi sierotami i wystarczającą liczbę ludzi chętnych do adopcji dziesiątków tysięcy osieroconych dzieci. To nie tak. Wydaje mi się, że jesteśmy oszukiwani. Dla naszego systemu opieki nad sierotami rodzice zastępczy są zagrożeniem i ciężarem. W moim osobistym doświadczeniu szokiem był ostatni krok procesu adopcji, kiedy w sądzie spotkaliśmy się z naruszeniem prawa i poniżeniem. Dziękuję. Jeśli chodzi o wczorajszą decyzję, mam wyrobione zdanie i zdecydowanie nie zgadzam się z panem. Powtarzam, nie chodzi o konkretnych ludzi, a o to, w jaki sposób władze amerykańskie postępują w przypadkach, gdy dochodzi do naruszenia praw dziecka, do przestępstw kryminalnych. Po prostu Amerykanie nie dopuszczają do tych spraw rosyjskich przedstawicieli. Nie wpuszczają ich nawet na salę sądową jako obserwatorów. To niedopuszczalne. Pan uważa to za normalne? Co może być normalnego w tym, że ktoś pana poniża? Podoba się to panu? Nie wolno poniżać państwa. Chwała panu za to, że adoptował pan dziecko. Mam nadzieję, że wielu ludzi pójdzie za pańskim przykładem. Jest pan porządnym, otwartym człowiekiem. Wiem, co mówię. To prawda. Я понимаю, что я говорю. Ханьба. Дети впензаме до гробу, а бандитов ратуеме. Po uchwaleniu ustawy Dimy jako wlewa na ulice stolicy wyszły tysiące ludzi. Mimo masowych protestów ustawa weszła w życie. Zakaz adopcji przez Amerykanów był dopiero początkiem. Po cichu wstrzymano adopcję do krajów europejskich, w tym do Niemiec i Hiszpanii. Tylko w Hiszpanii 150 rodzinom, które już zdążyły poznać się z dziećmi w Rosji, odmówiono adopcji pod różnymi pretekstami. Według ekspertów, wśród dzieci, które miały zostać adoptowane przez obcokrajowców, jest wiele chorych. Nie wszystkie dożyją 18 lat, a 30 prawie żadne z nich. Z nich zostanie zgwałcone lub wykorzystane seksualnie. 80% będzie bitych, a 100% pozbawionych normalnego dzieciństwa.
Minął rok od uchwalenia ustawy. Ludzie nieobojętni na los sierot kontynuują swoją pracę. Julia, żona Aleksandra Kolesniczenki, który zadał niewygodne pytanie prezydentowi Putinowi, pracuje w fundacji dobroczynnej. Codziennie razem z kolegami dokłada starań, by do systemu nie trafiały nowe sieroty. Zdarza się, że matki odrzucają zdrowe noworodki, ale najczęściej w szpitalach położniczych zostawiają lub przekazują do sierocińców dzieci z wadami rozwojowymi. 15 lat temu statystyki były przerażające. Według znanych nam danych 95% noworodków z zespołem Downa rodzice odrzucili. Czyli 95% dzieci z zespołem Downa stało się sierotami, mając żyjących rodziców. Lekarze często w dobrych intencjach powtarzali im mity. Dziecko nie będzie chodzić, mówić, będzie zupełną jarzynką. Po co ci to? Rzuci cię mąż, opuszczą przyjaciele. Jesteś młoda. Urodzisz jeszcze 10 zdrowych dzieci. Po co rujnować sobie życie? Cytuję słowa, które słyszy wielu rodziców. Teraz po wielu latach sytuacja się zmieniła na lepsze. Rodzice zrzekają się 40% dzieci z zespołem Downa. Oczywiście w porównaniu z 95% to różnica ogromna, ale wciąż co drugie dziecko jest porzucane. To straszne. Nie jest tak, że Rosjanie nie adoptują dzieci sprawiających trudności. Robią to, ale rodziców zastępczych jest wciąż zbyt mało. Dzieci z zespołem Downa w Rosji adoptowane są bardzo rzadko. To naprawdę wyjątkowe przypadki. Trudno zliczyć, ile dzieci pozostało w swoich rodzinach dzięki staraniom Julii i jej kolegów z fundacji i ile jeszcze uratują przed osieroceniem. Dosłownie w trakcie zdjęć do filmu Julia otrzymała maila z prośbą o pomoc. Pani Katrina pisze, że starała się z mężem adopcję dziewczynki z Petersburga, cierpiącej na zespół Downa. Przysłała film pokazujący jej rodzinę z dziewczynką. Prosi o pomoc w znalezieniu dla niej rodziny. Pisze, że to bardzo mądre dziecko i że bardzo dobrze będzie się czuła w rodzinie. Dołączyła film i fotografię. To właśnie jedna z rodzin, które nie zdążyły załatwić formalności przed wprowadzeniem nowego prawa. Na filmie widzimy dziewczynkę i zwyczajnych, nie młodych już kandydatów na rodziców. Znaleźli wspólny język, uśmiechają się, oglądają razem książkę, grają w piłkę. To wzruszające. Widzimy, jak mogła żyć. Nic nie stało na przeszkodzie. Natasza jest jednym z dzieci, które ucierpiały przez ustawę Dimy Jakowlewa. Teraz dziewczynka jest w zakładzie, a jej niedoszła mama tysiące kilometrów od niej. Jestem wyżej od ciebie. Nie, bo ja jestem wyżej. Katrina Morris, autorka listu do Julii Kolesniczenko, mieszka w Kalifornii. Ona i jej mąż Steve są rodzicami 3 własnych synów i adoptowanej córeczki Nevea, dziewczynki z amerykańskiej rodziny dysfunkcyjnej. Zapragnęliśmy z mężem przyjąć jeszcze jedną dziewczynkę. W internecie zobaczyliśmy, jakie warunki mają w sierocińcach dzieci specjalnej troski. Postanowiliśmy pojechać do Rosji i złożyć wymagane dokumenty do adopcji dziewczynki w wieku od 3 do 7 lat z zespołem Downa, żeby Nevea miała siostrę.
Have her come be part of our family so Nevaeh could have a sister. Kiedy Katrina i Steve po raz pierwszy przylecieli do Petersburga na spotkanie z dziewczynką, wydawało im się, że wszystko pójdzie gładko. Well, Natasha, it was time to go outside and play. Przyprowadzono ją do sali, w której stały ławki i trochę zabawek. Zachowywała się jak szalona. Wierzgała, krzyczała, nie chciała nas znać. Przywieźliśmy ze sobą piłkę plażową. Steve nadmuchał ją i zaczął się nią bawić z Nataszą. Zdumiewające. Od tej chwili stała się naszą najlepszą przyjaciółką. Usiadłyśmy na ławce, pokazałam jej książkę i zapytałam, czy woli bawić się piłką, czy obejrzeć książeczkę. Wskazała na książkę. Zapytałam ją, czy potrafi powiedzieć książkę. Powiedziano nam, że Natasza rozumie po rosyjsku, ale mówić nie potrafi. A ona powiedziała książkę. Pokazałam jej psa, dom i naszych trzech chłopaków, a także Nevaeh, naszą małą córeczkę. Sądzę, że Natasza nie mówiła, bo nikt w sierocińcu nigdy jej o nic nie zapytał. Nikt nie pytał, czy chce jeść i co chciałaby zjeść. Personel ma pod opieką wiele dzieci, więc tylko oznajmiają, pora na jedzenie, siadajcie. Mówią, co masz jeść, kiedy iść do łazienki. Dziecko, które cierpi na zespół Downa, nie ma potrzeby mówienia, bo tak naprawdę nikt z nim nie rozmawia. Dopiero my zaczęliśmy do niej mówić. Dla mnie jest jasne, że nauczyłaby się mówić, gdyby poczuła, że komuś na tym zależy. Katrina chciała jak najszybciej zabrać dziecko i zacząć z nim nowe życie. Postanowiła nadać jej imię Natasza, a jej sieroce imię Lera odrzucić. Nie będzie przecież Lerą, niepełnosprawną sierotą, która nie umie mówić. Zostanie ukochaną córeczką Nataszą. Morrisowie wrócili do Stanów pewni, że kiedy następnym razem udadzą się do Rosji, przywiozą Nataszę ze sobą. Musieli jednak skompletować niezbędne dokumenty. Kiedy wszystko było gotowe, stało się to, o czym Katrina do tej pory nie może mówić bez płaczu. Akurat 19 grudnia 2012 roku, w urodziny Nataszy, które przylecieliśmy uczcić, rosyjski parlament uchwalił prawo uniemożliwiające adopcję przez Amerykanów. Tego dnia nasze nadzieje legły w gruzach. Russia's upper house of parliament voted unanimously, 143-0. Russian President Vladimir Putin has signed a controversial law banning American citizens from adopting Russian children. La ley antiadopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses, recién aprobada por la Duma, es conocida como Dima-Yakovlev. Zdajemy sobie sprawę, że Rosja może być zaniepokojona przypadkami, które miały miejsce. Jasne, że powinny być podjęte odpowiednie kroki, aby zapewnić adoptowanym dzieciom ochronę. Nie mogę jednak zrozumieć Rosjan, ponieważ większość dzieci przyjętych przez amerykańskie rodziny traktowanych jest wyjątkowo dobrze.
Te, które już dorosły, wygrywają olimpiady specjalne i robią wiele dobrego dla Ameryki. Jaki więc jest sens wydawania zakazu adopcji? To szczególnie ważne dla rodzin, które już wybrały dzieci i związały się z nimi uczuciowo. Teraz takie dzieci nie potrafią zrozumieć, dlaczego tata i mama nie przychodzą po mnie. Co złego zrobiłem? Why did my mama and papa not come back for me? What did I do to deserve this? Świetnie, chwytaj dwoma paluszkami. Nie rozrabiaj. Dobrze, pokaż, co potrafisz. Pokażę, jak ty działasz. To właśnie nasza mała bohaterka, dziewczynka, o której marzą Katrina i Steve. Pokażę banan. Natasza i jej koledzy mają szczęście, bo trafili do jednego z najlepszych domów dziecka w Rosji. Jego dyrektor, Valery Asikritow, jest raczej wyjątkiem od reguły. Robi wszystko, żeby dzieci były szczęśliwe. Oto jak wspomina rodzinę Morisów. To niezwykła rodzina. Prawo nie pozwoliło im na adopcję. Inni ludzie daliby spokój, zapomnieli o wszystkim. A oni piszą listy, które wyciskają nam łzy z oczu. Piszą, jak bardzo ją kochają, jak tęsknią i jak się martwią o nią. Wiedzą, że warunki życia tutaj są dobre. To ich uspokaja, ale nadal marzą, że prędzej czy później Natasza będzie z nimi. Uważam, że zakaz adopcji naszych dzieci przez rodziny z zagranicy był złą decyzją. Niestety Rosjanie nie adoptują dzieci niepełnosprawnych. Nie dlatego, że są gorsi. Po prostu ludzie tam cieszą się lepszymi warunkami życia i pewnie państwo oferuje im większe możliwości. Mamo, przyjedź tutaj. Chcę do ciebie. Ja chcę ciebie. Żaden dom sierot, nawet najlepszy, nie jest w stanie zastąpić dziecku rodziny. To zrozumiałe, bezdyskusyjne. Natura ludzka jest taka, że każdy chce mieć mamę i tatę. Хочете иметь маму, папу. Ta jest najbardziej złota. Podobno na Boże Narodzenie spełniają się marzenia. Pragnieniu rodziny Morisów, by Natasza znalazła się w ich domu, nie było sądzone się ziścić. Przygotowali wszystko na przyjazd Nataszy. Prezenty jednak trzeba było wysłać pocztą. Dom dziecka powiadomił nas, że jej sukienkę możemy sprzedać. Kupiliśmy też ciepłe czapki dla wszystkich dzieci w jej grupie, żeby się nie przeziębiały. Co chciałabyś powiedzieć Nataszy?
Czy ona ma rodzinę, mamo? Nie ma. Dlaczego? Bo jest w sierocińcu. To gdzie jest jej rodzina? Nie wiem. Może gdzieś daleko? Chcesz, żeby została twoją siostrą? Ona jest moją siostrą. Naprawdę? Będę jej przyjaciółką. Kładź się już. Pokażesz, jak Lera śpi? Nie? Bardzo przeżywałam, kiedy głosowałam za ustawą. Ale dziś nie mam wątpliwości, że postąpiłam słusznie. Opowieści, że pozbawiamy nasze dzieci szans na normalną, dostatnią przyszłość, to blef. Nie mamy prawa pozbawiać ich ojczyzny możliwości poznawania tradycji i historii kraju. Dziś społeczeństwo zaczyna się przekonywać, że podjęliśmy słuszną decyzję. 20 zamordowanych dzieci. O tylu przypadkach wiemy. W ciągu ostatnich 20 lat w Stanach Zjednoczonych zginęło 20 rosyjskich sierot. Nigdzie jednak nie przytacza się innej statystyki. W rosyjskich rodzinach w tym samym czasie zamordowano 200 adoptowanych sierot. Informacja o tym, ile dzieci umiera w domach dziecka, jest poufna. Prasa, telewizja i internet uczyniły sensację z informacji o dzieciach, które zginęły w Stanach Zjednoczonych, zrobiły wrogów z ludzi innej narodowości. Ludmiła Pietranowska, laureat Nagrody Prezydenta, psycholog, która wiele lat pracowała z sierotami, mimo woli wzięła udział w tej wojnie informacyjnej. Niestety problem sierot stał się tematem politycznego PR-u. Ja i moi koledzy marzyliśmy o tym, żeby problem przestał być tematem tabu i trafił do świadomości społecznej. No i trafił. Niestety dyskusja nie dotyczy dzieci, tylko tego, kto jest lepszy, Rosja czy Ameryka. Chodzi nie tylko o dzieci, które umarły, jest ich 19. Ale także o setki dzieci, nad którymi znęcają się amerykańskie rodziny. Dzieci stały się przedmiotem walki politycznej. Wiadomo, co się w takiej sytuacji dzieje. Jasne, że muszą być ofiary. Dzieci zostały wykorzystane jako waluta przetargowa, przy pomocy której można się wykazać przed przełożonymi, pokazać ją narodową dumę. Stany Zjednoczone na oczach całego zdziwionego świata wywołują jedną rzeź za drugą. W ten sposób interesy załatwiają najbogatsi tego świata. Wojny wymagają jednak mięsa armatniego. Nawet jeśli tylko 1/10 dzieci zostanie zadręczona, wykorzystana do przeszczepów narządów czy uciech seksualnych, to i tak pozostanie 50 tysięcy, które zostaną zwerbowane na potrzeby wojny, być może nawet przeciwko Rosji. Wielu polityków zaangażowało się w walkę z wrogiem zewnętrznym, dążąc do pełnego zakazu adopcji rosyjskich dzieci za granicę, uzasadniając to amoralnością i degradacją innych narodów. Po wprowadzeniu zakazu adopcji przez Amerykanów, po cichu rozszerzono zakaz na obywateli krajów europejskich. Ile dzieci ucierpiało z tego powodu? Rachunek jest prosty. W ciągu roku 1000 dzieci wyjeżdżało do USA, 800 do Włoch, 600 do Hiszpanii, 300 do Francji. Oznacza to, że w ciągu 10 lat 30 tysięcy dzieci straciło szansę wychowania w rodzinie. Давай! Еще 10 не давай! 20 единиц!
Pomysł zakazu adopcji poparł też Walerii Hiatuszyn, poeta i redaktor naczelny czasopisma Młoda Gwardia. Dzieje się w tym, że pod widem... Pod pretekstem adopcji dzieci niepełnosprawnych oddawano do Ameryki dzieci zdrowe. Były chore tylko na papierze. Znikały bez śladu. Nikt nie wiedział, co się z nimi dzieje. Potem okazało się, że w Ameryce zorganizowano obóz koncentracyjny dla dzieci, do którego dostarczano sieroty z Rosji. I postawiali nasze dzieci. Zabierano je po prostu na organy. Na ten temat ukazało się wiele publikacji prasowych i audycji telewizyjnych. Rozsledowania telewizyjne były. To było pokazane. W Ameryce rodzice po dokonaniu adopcji są zwalniani z podatków. Oswobodzali się od wszystkich podatków. Bardzo szybko kompensowali sobie wydatki związane z adopcją. A kiedy udało im się sprzedać dziecko na organy, to stawali się miliarderami. W ogniu wojny informacyjnej zapomniano o dzieciach, których problemy stały się tylko siłą napędową machiny propagandowej. Tak właśnie politycy osiągają swoje cele. Internet również stał się platformą dla celów politycznych. Popieram ustawę Dimy Jakowlewa. Naszym dzieciom w Ameryce trudno się przystosować do tamtejszych warunków, a rząd nie wywiązuje się ze sprawowania kontroli nad rodzinami adopcyjnymi. За такими семьями, которые берут наших детей на воспитание, не на должном уровне. А вообще-то непонятно. Nie rozumiem, dlaczego kiedyś zgadzaliśmy się na to. Nasze państwo ma wszelkie możliwości, żeby zaopiekować się takimi dziećmi. Jako obywatelka Federacji Rosyjskiej i pracownik systemu opieki popieram tę ustawę. W internecie znalazły się filmy z wypowiedziami dyrektorów domów dziecka, którzy poparli ustawę o zakazie adopcji. Ciekawe, kto i w jaki sposób prowadził propagandę w sieci. Mieszkam w Jużno-Sachalińsku. Nazywam się Jegor Głuchin. Jestem zastępcą szefa sachalińskiego terenowego oddziału Młodej Gwardii partii Jedzia. Tu mieści się nasz sztab. To moje stanowisko pracy. Spędzam tu dużo czasu. Jegor Głuchin nazywa siebie szarym człowiekiem. Praca na niwie politycznej bardzo mu się podoba, otwiera dobre perspektywy na przyszłość. Pomagałem w kampanii wyborczej. Rozdawałem ulotki, agitowałem, rozmawiałem z ludźmi. W ciągu pół roku awansowałem. Człowiek, który uczciwie pracuje, staje się zauważalny i pnie się w górę. Obejrzyjmy film. Domy dziecka o ustawie Dimy Jakowlewa, Jużno-Sachalińsk. Wynikiem wysiłków Jegora i jego kolegów z ruchu młodzieżowego zamieszczono w internecie dziesiątki krótkich filmów z wypowiedziami pracowników domów dziecka. Jegor jest przekonany, że tak wnosi swój wkład w kształtowanie przyszłości Rosji. Jestem przeciwna temu, żeby nasze dzieci były adoptowane przez cudzoziemców. Jestem przeciwna adopcji naszych dzieci przez Amerykanów. Jest dostatecznie wielu Rosjan, którzy mogliby je usynowić i wierzę w to, co pokazuje telewizja. Ustawa Dimy Jakowlewa to ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa rosyjskim dzieciom. Nie ufamy rodzicom adoptującym dzieci, zwłaszcza Amerykanom. Nie zgadzamy się na okrutne traktowanie rosyjskich sierot.
Powinniśmy zakazać oddawania naszych dzieci rodzinom w Ameryce. Po co Amerykanom rosyjskie dzieci? Przysposabiając nasze dzieci, kierują się względami merkantylnymi. To, co widzimy, to niewielka część tego, co dzieje się naprawdę. Ludzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki są obojętni na los rosyjskich dzieci, na to, że są maltretowane i że zdarzają się przypadki śmierci z powodu przemocy. Większość ludzi w kraju wierzy informacjom przekazywanym przez rosyjskie media i opowiada się przeciwko adopcji za granicę. Ale nie wszyscy dziennikarze myślą i piszą w duchu zimnej wojny. Aleksander Kolesniczenko walczy, żeby władze zajęły się dziećmi, a nie prowadzeniem politycznych gierek. Wielu wychowanków domów dziecka trafia do więzień. To żadna tajemnica. Widać, że tak jak jest, dalej być nie może. System tylko się cieszy, że dzieci zostają w domach opieki i nie trzeba ich nigdzie przekazywać. Co miesiąc na takie placówki przydzielane są fundusze proporcjonalnie do liczby wychowanków. Dzieci nie są zabawkami ani towarem. Dlaczego mamy je wysyłać za granicę? To są nasze rosyjskie dzieci, które powinny mieszkać w kraju i kochać go. Powinny być patriotami. Trzeba je wychowywać nie w Ameryce, tylko tutaj, w domu. Będziemy silni, będziemy odważnie szli naprzód, do zwycięstwa. Zdobędziemy ośnieżone szczyty. Prześniemy cały świat. Francuzów, Niemców i Chińczyków. Będą o nas mówić niezwyciężona Rosja. Pragnienie wychowania dzieci w ojczyźnie w rosyjskich rodzinach jest naturalne i zrozumiałe. Ale czy Rosjanie chcą adoptować sieroty? Oto wyniki badań opinii publicznej. Zakaz adopcji dzieci za granicę poparło 70% społeczeństwa. Tylko 15% zdecydowało się przemyśleć sprawę adopcji, a jedynie 1% czyni to w rzeczywistości. Przytłaczająca większość Rosjan nie chce wychowywać dzieci przysposobionych. Możemy wykrzykiwać, że kochamy Rosję i nasze dzieci, a jednocześnie z całym okrucieństwem przyglądamy się, jak one cierpią. Ciągle, codziennie przeżywają tragedię. Dla niektórych dzieci kończy się ona śmiercią. Tak właśnie skończyła się historia Kadyra, chłopca, którego chciała przysposobić amerykańska rodzina, ale po uchwaleniu ustawy musiała zostawić go w państwowym sierocińcu. Alona Sienkiewicz kontaktowała się z potencjalnymi rodzicami Kadyra. Ma jego fotografię z tamtego okresu. To było dziecko z zespołem Downa, ale dobre, miłe, serdeczne. Ucieszyłam się, bo nawet amerykańskim rodzinom rzadko udaje się dostać takiego uroczego chłopca. Ustawa weszła w życie i Kadyr pozostał w Rosji. Przez dłuższy czas Alona nie wiedziała, co się z nim dzieje, aż pewnego razu
znalazła w bazie danych nową fotografię chłopca. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie, żeby zrozumieć, że dziecko nie jest noszone na rękach. Zostało przywiązane, żeby się nie rzucało. W domu dziecka traktowany jest jak więzień. Z nim obracają się, jak ja nie znam, z kim, z sumnikiem. Kadyr musiał zostać w domu dziecka. Państwowe dzieci z taką niepełnosprawnością w sierocińcach nie żyją długo. Alona nie może odwiedzać mogiły Kadyra, dlatego kwiaty przynosi tutaj. Mało kto wie, gdzie grzebie się sieroty umierające w domach dziecka. Ten cmentarz to jedno z niewielu miejsc, gdzie można zobaczyć groby sierot, które godnie pochowano. Mijał czas. Katrina Morris nie może się pogodzić z tym, że nie potrafi pomóc Nataszy. Przyleciała do Rosji ze swoją znajomą, która usynowiła rosyjskiego chłopca 5 lat wcześniej. Ma na imię Jack. Pochodzi z Kurska i jest z nami już 5 lat. Teraz stara się o adopcję jego rodzonego brata, który przebywa w jednym z domów dziecka pod Kurskiem. Jego braciszek ma na imię Nikolaj. Teraz ma już 5 lat. Połączenie braci stało się celem jej życia. Rene i Katrina mogą godzinami rozmawiać o losach swoich niedoszłych dzieci. Znajomi mówili mi, że ten wyjazd to szaleństwo. Pytali, po co tam wracasz? Nawet jej nie zobaczysz. Skoro nie mogę jej odwiedzić i tak mi z tym źle, to postanowiłam spróbować znaleźć jej rodzinę w Rosji. Katrina przyleciała do Moskwy, żeby ułożyć dalsze życie Nataszy. Namówić urzędników, żeby oddali jej dziewczynkę albo znaleźć dla niej nową rodzinę w Rosji. Spotkała się z rodziną Kolesniczenko, która jak mogła, tak pomagała jej i innym ludziom, których dotknęła nowa ustawa. Z Katriną spotkali się ludzie, którzy jej współczują. Niestety nie potrafili jej pomóc. A politycy, od których zależy los Nataszy, nie zgodzili się jej przyjąć. Na razie nie znalazł się nikt chętny do adoptowania Nataszy. Katrina i jej przyjaciółka wyjeżdżają z Moskwy z niczym. Jak rząd mógł zaproponować taką ustawę? Ci w Dumie nie zdają sobie sprawy, co podpisali. Szkoda, że nie mogę porozmawiać z nimi i wytłumaczyć. Wiemy o strasznych przypadkach, które zdarzyły się u nas. Ale czy to ma świadczyć, że my nie potrafimy być dobrymi matkami? Jak ich przekonać, że naprawdę troszczymy się o te dzieci? Pewnie to z powodu braku wymiany informacji pomiędzy naszymi liderami i ich przywódcami. Wiesz, że prezydent Obama nie zwracał się w tej sprawie do prezydenta Putina? A ja widzę tych dwóch braci na placu zabaw. To dobre dzieciaki. Dlaczego nie mogą być razem?
Nigdy nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy się nie ma rodziny, mamy ani taty. Że nie macie kto uspokoić w nocy, kiedy się boisz. Jak to możliwe, że ludzie nie są w stanie zrozumieć, że to nie jest w porządku? Że brak miłości jest szkodliwy dla dziecka? Sierocińce nie stwarzają warunków właściwego rozwoju. Katrina marzy o spotkaniu z przedstawicielami rosyjskich władz, by osobiście zadać im te pytania, ale nigdy nie dostanie takiej szansy. Mamy nadzieję, że umożliwi jej to nasz film. Wróćmy do przypadku dziewczynki Lery. Rozumiem. Proszę pokazać to nieszczęśliwe, niepełnosprawne dziecko i powiedzieć, że okrutne władze nie pozwalają jej wyjechać do Ameryki. Proszę mnie nie naciskać. Chce pani, żebym powiedział, że Lera znajdzie u nich rodzinę? Nie, nie znajdzie. Ale skoro są ludzie gotowi ją przyjąć, nie można by zrobić wyjątku? Spójrzmy na świat szerzej. Dlaczego pani zawęża perspektywę? Ludzkość to konkretni ludzie. Absolutna racja. Proszę więc znaleźć w Petersburgu ludzi, którzy wezmą Lerę do rodziny. Ale pani nie chce się popracować, pochylić nad losem dziewczynki. Zapętliła się pani na Amerykanach, którzy chcą ją adoptować. To bez wątpienia dobrze wie, ale nie ma i nie będzie wyjątków od nowego prawa. Nie potrafi pani należycie wykonać swoich obowiązków. Jestem przekonany, że znajdzie się dla niej rodzina, jeśli nie w Petersburgu, to choćby w Czeczeniu. Kilka miesięcy po powrocie do domu Katrina otrzymała formalną odpowiedź z Rosji, która ostatecznie przekreśliła możliwość zabrania Nataszy, noszącej wciąż sieroce imię Lera i której nikt nie chce przyjąć do rodziny. Jest wysokie, jak tylko chcesz. Jest szybkie, niczym elf. Nigdy nie będziesz w stanie przerosnąć tego uczucia. Samo się rozprzestrzenia. Możesz wspiąć się na najwyższą górę, polecieć pod niebo, a moja miłość i tak cię znajdzie. Moja miłość potrafi fruwać. W zieleni traw, w zapachu morza, wysoko w chmurach i w koronach drzew, w dźwięku, co za serce chwyta pośród dnia. Jesteś kochana, tak mówią wszyscy. Moja miłość odnajdzie cię, gdziekolwiek będziesz. Mami loves you, Natasha. And my love can reach you. Mamusia cię kocha, Nataszko. Moja miłość trafi do ciebie. Moja miłość cię znajdzie. Kontekst polityczny, skomplikowana sytuacja międzynarodowa, układy geopolityczne, korzyści i interesy ekonomiczne państw od zawsze czyniły zwykłych ludzi ofiarami okoliczności, przemieniając nas w państwowe dzieci.